Cześć. Mam do powiedzenia Wam coś trochę śmiesznego. Opowiadałam Wam ostatnio, że ten sweter, ten strukturalny, został w domu moich rodziców i dlatego nie mogę go teraz dziergać. I było to jakieś 2-3 tygodnie temu. Okazało się, że jednak nie jest w domu moich rodziców, tylko wczoraj go znalazłam w jednej store. I tak, i zabrałam się za dzierganie. Także nie robiłam tego sweterka przez jakieś 2-3 tygodnie, dlatego że myślałam, że jest u moich rodziców, a on cały czas był u mnie w garderobie. Trochę żałuję zmarnowanego czasu, ale teraz już biorę się za ten sweter. Wczoraj zrobiłam ten jeden rękaw i tutaj dokończyłam ściągar, bo jeszcze go nie było wcześniej. No ale to jest taki sweterek na dużych drutach, który szybko się robi. A dlaczego tak myślałam, że był u moich rodziców? Specjalnie zadzwoniłam się zapytać, czy go tam zostawię, żebym go nie szukała, jeśli po prostu u mnie go na pewno nie ma. I mój kochany tatuś powiedział mi, że tak, zostawiłam go, że leży u nich. No. A po tych 2 tygodniach dowiedziałam się, że robił sobie ze mnie żarty, a mój sweter był cały czas w moim mieszkaniu. No to co? Zabieramy się do dziergania. Dzisiaj jestem już w tym sweterku na sobie. Mamy piątek, wy ten filmik zobaczycie na pewno dużo, dużo później, ale u mnie dzisiaj jest piątek, czyli premiera tego wzoru. I chciałam Wam trochę opowiedzieć o tym, jak ten sweterek powstawał, dlaczego nazywa się tak, jak się nazywa i jakieś inne szczegóły. No to może zacznijmy od tego, z czego jest wykonany. Jest to Daisy od Dropsa w kolorze marcepanowym. Tak się prezentuje. Na maratonie mówiłam Wam, że ta włóczka się rozciągnęła, ale jak sprawdzałam wymiary, był jeszcze trochę wilgotny, a później dosuszyłam go odrobinę w suszarce bębnowej na najniższych obrotach, na najniższej temperaturze, w takim specjalnym programie do wełny. I całkowicie wrócił do takich wymiarów, jak był na początku, czyli no, nie wyciągnął się jednak. To był mój błąd, bo sweterek był jeszcze wtedy wilgotny. A w tej chwili jest już wyschnięty od kilku dni i ma takie wymiary jak na początku. Jeśli chodzi o konstrukcję, to wymyśliłam sobie coś takiego, co może nie każdemu się spodoba, ale na pewno trochę przyspiesza pracę. Ja chciałam zrobić ten sweterek jak najbardziej, najprościej tylko się dało, żeby nie robić go z kilku kawałków i tak dalej. Zaczynamy tutaj w tym miejscu. Możecie zobaczyć, że tutaj wzór trochę nam przeskakuje, nie jest tak równiutko. Ja tutaj na początku nabrałam sobie oczka metodą otwartą. Taką nawijaną na druty, którą pokazywałam na kanale w jednym z odcinków. Tak sobie tutaj nabrałam te oczka. Później zrobiłam przód, aż do momentu tutaj zamknięcia pod pachą.
Następnie nabrałam te oczka, które miałam otwarte. One były na żyłce pomocniczej w trakcie. Nabrałam je, dołożyłam od razu tutaj te oczka, które są na prosto w tym miejscu. Miałam też zrobiony drugi przód, więc ten drugi przód też nabrałam i zaczęłam przerabiać tył. Więc ta linia nie jest tutaj na samej górze mojego ramienia, tylko jest trochę cofnięta do tyłu. Może być trochę prześwietlone, ale niestety nie zapanuje nad tym pięknym, wiosennym słońcem. Dlatego ta linia połączenia nie jest na samej górze ramienia, tylko jest trochę cofnięta do tyłu. Ale wydaje mi się, że zupełnie to nie przeszkadza, że ten szef może iść też tutaj. On też nie jest jakoś bardzo widoczny, bo nie jest to taki szef od zszywania, tylko te oczka są tak odrobinę przesunięte względem siebie. No i tak, i robiłam przody, później tył też do tej samej długości, dodałam kilka oczek pod pachą i szłam dalej ze wzorem w dół. Następnie nabrałam oczka na rękawy. Rękawy są całe gładkie, nie mają... Rękawy nie mają wzorów. Ściągacz jest 1:1, jest robiony na drutach o rozmiar mniejszych. Tu mamy czwóreczki, tu są trójki. Próbka to było 18 oczek w 10 cm. Na dole ściągacz jest trochę dłuższy niż ten przy rękawie. A jeśli chodzi o plisę, to nabrałam sobie tutaj konkretną ilość oczek. Zrobiłam to sposobem włoskim, żeby wykończenie wyglądało tak samo jak reszta sweterka, który tutaj ściągacz zamykałam tym sposobem włoskim. Więc tak jest tutaj ta plisa rozpoczęta. Nabrałam tą konkretną ilość oczek i później przerabiałam oczko prawe, oczko lewe, dołączając sobie tutaj z tej strony do tej części sweterka, którą już miałam zrobioną. Czyli nabierałam sobie tutaj jedno oczko i przerabiałam dwa razem. Dziurki na guziki w jakiejś konkretnej odległości sobie pomierzyłam i wyszło mi, że guziczków będzie 7. I wydaje mi się, że to większość takich informacji. A dlaczego wafelek? Robię tu reklamę wafelków familijnych. One mają taki wzór, taką krateczkę. I ja tutaj na tym sweterku, na jednym i drugim panelu z przodu i tak samo na całych plecach, zaprojektowałam taką krateczkę. Taką samą, jak na tych wafelkach. I jeszcze też kolor, ten marcepanowy, jest podobny, powiedzmy, do tych wafelkowych. Dlatego stwierdziłam, że to będzie odpowiednia nazwa. Więc wafelek właśnie dlatego, że ten wzór kojarzy mi się z wzorem, który pojawia się na takich wafelkach. Światło w tym urówku na pewno było fatalne, dlatego Was od razu za nim przepraszam. Chciałam jeszcze dopowiedzieć kilka szczegółów, których nie opowiedziałam Wam wcześniej. Sweterek jest dostępny na mojej stronie na Ravelry. Mam nadzieję, że wszystko tam zadziała, bo pierwszy raz wrzucałam tam swój wzór. Dlatego trochę nie wiem, nie wiedziałam jak to wrzucić. Dużo czasu mi zajęło to, żeby znaleźć w ogóle taką funkcję. Mam wrażenie, że strona Ravelry jednak nie jest do końca intuicyjna, ale pojawił się, więc mam nadzieję, że Wy też go możecie zobaczyć. I cena za sweterek to jest takie symboliczne 10 zł. Myślę, że jak na pierwszy projekt nie chciałabym dawać tutaj takiej stałej, regularnej ceny za ten projekt. Jest to jakaś moja pierwsza próba, też nie są tutaj rozliczone rozmiary, to jest coś ważnego, co powinnam Wam powiedzieć. Na razie nie czułam się na siłach rozliczyć tych wzorów na rozmiary. Myślę, że z czasem dojdzie do tego jakaś aktualizacja i te rozmiary się pojawią. Będę musiała też wtedy jeszcze raz spróbować wydziergać ten sweter, bo nie mam pojęcia, jak to się przełoży, jeśli to będą takie wyliczenia tylko i wyłącznie z proporcji.
I myślę właśnie, że te rozmiary jednak w przyszłości się pojawią. Na razie jednak jeszcze chwila. Sweterek też nie miał testów, ale w przyszłości na pewno wiem, że chciałabym takie testy zrobić. Teraz powiedzmy, że jest to taki wzór na próbę. Zobaczymy, czy w ogóle to będzie miało ręce i nogi, czy spodoba Wam się taki wzór i czy nie zrobiłam tam jakoś strasznie dużo błędów. Wydaje mi się, że nie, ale to też no, nie mam doświadczenia w tym, także może dla mnie coś być jasne, a Wam będzie brakowało jakiejś informacji i coś się nie będzie aż tak intuicyjne, jak mi się wydaje. Dajcie mi znać, jak Wam się podoba, czy coś byście zmieniły. Jak powinnam następnym razem podejść do takiego dodawania swojego wzoru? Czy są jakieś konkretne informacje, które uważacie, że w takim pisanym wzorze powinny się znaleźć? Możecie też mi dać znać, czy wolicie schematy porozpisywane na takie wzory, czy jednak w formie tekstu. Tutaj znajdziecie głównie właśnie takie schematy. Cały ten wzór jest przedstawiony w takiej tabelce, wykresie, w dziewiarskim schemacie po prostu. A rozpisane są tylko takie fragmenty, te pozostałe. Tych wzorów nie rozpisywałam jako tekst. Także możecie mi dać znać, co o tym myślicie i czy taki sposób Wam odpowiada, czy wolałybyście, żeby było to zrobione jednak inaczej. Cześć! U mnie na drutach teraz niezmiennie różowy żakard, jeden rękaw, jest już praktycznie skończony, bo tylko jeszcze go tutaj nie zamknęłam i tak wygląda. Jedyny taki problem jest tutaj w tym miejscu i to przejście jest widoczne bardziej niż pozostałe, co trochę mi się nie podoba, ale nie ma tam też innych odcieni włóczek takich pomiędzy, więc stwierdziłam, że już tak musi zostać. Natomiast ta część wygląda bardzo fajnie, bo tutaj tego przejścia praktycznie nie widać. Tutaj są trzy kolory. Ten najciemniejszy, tutaj po środku jest mieszanka i tutaj jest ten najjaśniejszy. I ta część wyszła bardzo fajnie. Tutaj końcówka jest zrobiona ściągaczem. Jest ściśnięte, jest zmniejszona ilość oczek i później jest ściągacz tylko tym białym kolorem. Przez co powstała taka pufka. I tak właśnie wygląda ten jeden rękaw. Drugi dopiero co zaczęłam. I teraz robię ten kolor, w którym jest właśnie to odcięcie widoczne. I niestety też tutaj no, mocno je widać. Ale myślę, że jak wybrałabym inne kolory, to może łatwiej byłoby dobrać te odcienie pomiędzy. Trzeba zrobić tutaj rozeznanie w różnych włóczkach i jakie mają dostępne kolory. Czy może coś wyglądałoby lepiej niż ten róż. Brzuszek jest w takim miejscu. No i też to odcięcie tutaj widać, ale w sumie trochę mi to przeszkadza, ale z drugiej strony sam pomysł na ten sweter bardzo mi się podoba. I wiem, że nic innego tutaj nie wykombinuję, jeśli spróbowałabym ten sweter i zrobiła na nowo, bo nie ma po prostu tych konkretnych włóczek w takich kolorach. Więc ewentualnie mogłabym zamiast brush talpaki dobrać innego kit silka, ale też brush talpakę dużo bardziej lubię. Więc tak prezentuje się na ten moment ten żakard. I po ostatnim bardzo ciepłym odbiorze mojego pierwszego wzoru wafelka. Chciałam Was zapytać, czy jesteście zainteresowane również tym żakardem, żebym spisała i taki wzór wydała, napisała. Byłby tak samo jak wafelek dostępny do kupienia na Ravelry. I tutaj myślę, że też zrobiłabym dwa rozmiary. Taką rozmiarówkę S na M plus L na XL. Jeśli kupiłyście ten poprzedni wzór i macie do mnie jakieś pytania albo
sugestie, co mogłabym zrobić inaczej, to bardzo chętnie je przyjmę, bo jest to mój pierwszy tego typu wzór i nie do końca wiedziałam, czy tak będzie w porządku, czy coś będzie niejasne, czy coś powinno być bardziej dokładnie wytłumaczone. Także następnym razem na pewno pójdzie mi to już dużo łatwiej i myślę, że dla Was to wtedy też będzie dużo bardziej czytelne i wygodne do wytiergania. A na razie myślę, że będziemy się nawzajem uczyć trochę, co jest potrzebne w takim wzorze. Jeśli będziecie zainteresowane tym wzorem na ten żakard, na pewno chciałabym też zrobić testy, bo jednak jest to już bardziej skomplikowany wzór od tamtego strukturalnego. I chciałabym to sprawdzić, przetestować, czy nie zrobiłam tam żadnego błędu, żeby po prostu więcej osób spojrzało na ten wzór przed jego publikacją. Także musicie mi dać znać i ja wtedy, jak skończę ten sweter, postaram się przysiąść do tego, żeby go tak porządnie spisać. Jakieś notatki oczywiście na początku robiłam przy dzierganiu, ale jeszcze więcej szczegółów chciałabym tam umieścić i wtedy będziemy szukać osób chętnych na testy. Jestem mega podekscytowana tym, że to mówię, bo nie wierzyłam, że kiedykolwiek to ja będę organizatorką czegoś takiego, że będę po tej drugiej stronie to tworzyć. Ale bardzo mi miło, że tak pozytywnie odebrałyście ten wzór. Tak samo filmy. Bardzo dziękuję Wam za przemiłe komentarze. Naprawdę czytam je i uśmiecham się do telefonu, że tak fajny odbiór jest na to, co tworzę tutaj. Także bardzo Wam za to dziękuję. Jest mi niezmiernie miło. I tak, teraz na sobie mam sukienkę, która była jednym z pierwszych ucierków, jaki zrobiłam. Była to ta sukienka z Belle, którą robiłam na zmianę z moim pierwszym swetrem, tym z Melody Ever Ready, o którym pewnie słyszałyście w podcaście o tym, jak zaczęła się moja przygoda z dzierganiem. Mogę wrzucić Wam jakieś przybitki, jak ona wygląda, chociaż było z nią trochę zamieszania i na pewno nie jest idealna. Kilka razy zmieniłam tutaj ramiona, bo bawełna jednak bardzo się rozciągnęła i w pewnym momencie dekolt był dużo, dużo większy niż zakładałam, że powinien być. Ale prezentuje się fajnie i też lubię w niej chodzić. Mam też dla Was jedną niestety trochę gorszą wiadomość, bo od teraz filmy będą się pojawiały na kanale tylko raz w tygodniu. Zmieniam pracę, dlatego będę miała trochę mniej możliwości nagrywania, będę miała więcej obowiązków zawodowych i będę się pojawiała niestety troszkę rzadziej. Natomiast myślę, że te filmy jakoś bardzo na tym nie ucierpią. Będę starała się nagrywać je trochę bardziej treściwe, pokazywać wszystko, co dziergam w danym momencie. I też będę, tak jak do tej pory, wrzucała dosyć sporo rzeczy na Instagramie. Ale gdyby pojawiało się tych treści właśnie mniej, to od razu informuję Was, z jakiego jest to powodu. Na razie to wszystko i do zobaczenia kolejnym razem. Hej!